Cześć, witam. Taką mamy sytuację, około 35 cm śniegu. Konstrukcja dalej stoi, nic się z nią nie dzieje. A to jednak przyznacie, że już waga jest. No tutaj na panelach trochę mniej, ale na ziemi jest około 30-35 cm. I teraz o co chodzi w tym moim krótkim filmie dzisiejszym. Mianowicie dzięki tak niskiej konstrukcji, bo tutaj jest najwyższy punkt mniej więcej gdzieś tak na wysokości 1,80 m. Bez problemu w zimie możemy to sobie odśnieżać. I dzięki temu przyspieszyć trochę, to do tyle centymetrów śniegu to wam nigdy nie stopnieje. No i instalacje montowane na dachu praktycznie nie mają tej możliwości, żeby jakikolwiek uzysk tutaj mieć jeszcze w zimie. Mamy dzisiaj chyba 3 albo 4 grudnia. Sobota. 3. Także biorę się za to odśnieżanie i później zobaczymy. Słońce się tam trochę przebija, więc jak jest 10 kWh, powinna ta instalacja 12 kW pod kątem 45 stopni wyprodukować jeszcze dzisiaj. Mimo że jest godzina chyba już 10. I zobaczyli, mi to zajmie. Odśnieżam to powoli i tutaj mniej więcej po środku to jest gdzieś 30 cm śniegu na tych panelach. Zajęło to dokładnie 15 minut. Jak widać, słoneczko ładnie się już pojawia. Mamy takie dosyć przejrzyste niebo, lekko zachmurzone, więc coś może z tego będzie. Ten dolny rząd, do którego mamy łatwiejszy dostęp, można troszkę bardziej się postawić, wtedy cała ta energia z tych paneli posłuży jako ogrzanie tych bardziej przykrytych i wszystko powinno się ładnie stopić za jakieś pół godziny. Idziemy zobaczyć, czy falownik się już uruchomił. Działa. 600 W daje. Dopiero się uruchomił, 0 kWh. To gra, 600 W to już na klimatyzator wam wystarczy. Dobra, biorę się za to drugie. Ten drugi string. Tutaj mogłoby być trochę wyżej, bo nad ziemią jest około 40 cm. Mogłoby być tak 60-70, wtedy ten śnieg, który zsuwam, no nie przeszkadzałby tu, bo trzeba było tutaj jednak tą łopatą jeszcze go przerzucić, także dodatkowa robota. No ale ogólnie dobrze to wygląda. Zobaczcie, jak już nisko jest słońce nad tym domem. Bałem się, że będzie mi tu zasłaniać po prostu te panele. No na razie jest ok, bo cienie jest jakby tu, gdzie ta kubka. Myślę, że jeszcze parę stopni w dół to słońce pójdzie. Tego 21 grudnia chyba, dokładnie nie pamiętam. Jest to przesilenie zimowe, więc słońce jest wtedy najniżej. No bo zobaczymy, czy to będzie się tutaj sprawdzać, ta lokalizacja. Bo dotknąłem i całymi takimi płatami zjeżdża. No jakieś 30 cm jest śniegu. Dajcie znać, jaka to może być waga na tej konstrukcji. 16 paneli, mniej więcej 1,5 metra kwadratowego mojej powierzchni. Mam to 50, tamte jeszcze odśnieżyłem. Zawsze to w podłogę coś pójdzie. I idziemy zobaczyć, co się zmieniło na inwerterze. No razy dwa poszło, 1250 W w tym momencie produkuje. Zobaczymy, jak będzie w południe.